Poseł Bartosz Kownacki z PiS-u, były wiceminister obrony, spodziewa się, że do końca roku NATO zgodzi się na strącanie już nad Ukrainą rosyjskich rakiet zagrażających Polsce. Polityk nie krył rozczarowania decyzją, by pociski rozmieścić w Niemczech, a nie w Polsce. W programie Polski Punkt Widzenia poseł PiS-u Bartosz Kownacki mówił, że jeśli rosyjski pocisk znajdzie się w polskiej przestrzeni powietrznej, to możliwości jego zestrzelenia są już ograniczone. Bo ten pocisk z granicy do Zamościa leci dosłownie kilkanaście sekund. Stąd podnoszony przez Polskę postulat, by takie pociski były strącane już nad Ukrainą. Poseł Bartosz Kownacki mówi, że potrzebna będzie zgoda sojuszu, ale spodziewa się jej w nadchodzących miesiącach. Jeżeli konflikt będzie trwał, to do końca roku ta zgoda będzie, będziemy mogli operować. To będzie naprawdę z korzyścią dla polskiego bezpieczeństwa. Polityk ma pretensje do rządu, że pociski hipersoniczne Amerykanie chcą rozmieścić w Niemczech, a nie we wschodniej flance. Decyzje Stanów Zjednoczonych w ostatnich godzinach, informujące chociażby o broni hipersonicznej, która ma być na terytorium Niemiec, a nie Polski, no to tak powiedziałbym, policzek w stronę Polski, aby miał inne oczekiwanie. I to jest porażka obecnej dyplomacji, obecnego rządu. Amerykanie argumentują rozmieszczenie pocisków hipersonicznych w Niemczech wzmocnieniem europejskiego odstraszania.